poprzednim odcinku. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Wszędzie szukaliśmy, ale nikogo tutaj nie ma. Mamo, co tu się dzieje? Otrzymałam raport o tym, że na całym świecie zniknęło kilka milionów ludzi. Miasto wygląda na wymarłe. To wcale nam się nie zdaje. Stój, nic ci nie zrobimy! Aha, jeju! Gadaj, kim jesteś i co zrobiłeś ze wszystkimi? Nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Tutaj właśnie kręciłam wczoraj film. Wygląda, jakby atakował cię twój własny cień. Stańcie za mną! Obaj spaliśmy przy świetle wczoraj w nocy. A ja używałam mocnego oświetlenia, kręcąc film. Te stwory atakowały nas tylko w ciemnych miejscach. Udało się. Kiedy obudziłem się rano, Japy nie było. Diana też zniknęła. Wykrywacze zjawisk paranormalnych zupełnie oszalały. Mają chyba coś wspólnego z cieniami ludzi. O, nie! Trzymaj mnie! Nie bój się, trzymam cię! Co to za miejsce? Caitlin zniknęła! Dzień Cieni, część druga. Marcin Tajemniczy. Przynajmniej teraz wiemy, że te cienie unikają światła. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To było jak chory film, a teraz Caitlin tam siedzi. Z Dianą, mamą, Japą i całą resztą świata wszyscy utknęli w jakimś wymiarze cieni. Musimy się czegoś dowiedzieć o tych stworach. Zegarek aktywowany. Wybrano Legendex. To ich przywódca. Stwór cienia o imieniu Barak bez twarzy, który zamieszkuje wymiar równoległy. Czy wiadomo, dlaczego ściąga ludzi do swojego wymiaru? Barak chce zawładnąć ziemią, ale nie może tego zrobić, dopóki są tutaj ludzie. Słuchaj, kiedy Barak postawi stopę na ziemi, przejście pomiędzy wymiarami zostanie zamknięte na wieki. A jeśli to się stanie, wszyscy będą uwięzieni w Królestwie Cieni na zawsze. Musimy ocalić świat! A ja może pójdę na randkę, chociaż ten Alex może wszystko popsuć. Caitlin się zgodziła? Właściwie to jeszcze nie wiem, ale znam sposób, by się dowiedzieć. Muszę ją uratować! Halo? Halo? Co to za miejsce? Barak musiał zawładnąć cieniami ludzi, które w jakiś sposób wciągają ich do jego wymiaru. Ale dlaczego atakują tylko w nocy? Podejrzewam, że ciemność jest dla nich źródłem siły. Jeśli zostaniemy w świetle, to nas nie dopadną. To na co jeszcze czekamy? Hihi! O! Lepiej żenować niż żałować. Tak, racja. Będziemy musieli walczyć, by ocalić Dianę, Japę, mamę i... Caitlin. Jeśli chcemy załatwić Baraka, musimy się z nim spotkać przy wejściu do wymiaru cieni. Gdziekolwiek ono jest. Ach, to okropne. Tylko jedna osoba może ocalić świat. Nasz Martin. Niezbyt pocieszająca myśl. Zobaczmy, czy możemy mu jakoś pomóc. Ultra zegarek aktywowany. Wybrano transmitter. Mam wrażenie, że ten wymiar jest próżnią. Jeśli tak, może uda nam się połączyć z Martinem. Musi być jakieś wejście do świata cieni. Twardo.
Ciekawa sprawa. Jak już kogoś tam wciągną, to przejście się zamyka. Martin? Billy? Słyszycie mnie? Zdawało mi się, czy te telewizory do nas mówią. Martin, jeśli mnie słyszysz, wróć do swojego komputera i wyśleć mój sygnał. Musisz znaleźć szczelinę, która pomoże ci otworzyć Królestwo Cieni. Już lecę, mamo. Znajdź szczelinę, szybko. Tylko uważajcie. Dobrze, że nie ma korków. Nie wiadomo, jak długo potrwa połączenie. Może ja poprowadzę, co? Ej, nie miałem wypadku od kilku tygodni. Uważaj! O, barak jest coraz potężniejszy. Teraz już nawet cienie drzew są po jego stronie. Wielki cień na 12! Stój! Dobre drzewko, dobre! Wykonujemy odwrót. W nogi! Pośpiesz się, Billy! Upadła mi latarka! O nie, moje lampki! Wstawaj! Dopóki jesteśmy w świetle latarni, nic nam nie grozi. Nie trzeba było tego mówić. Znowu ty! Chciałbym mieć teraz swoje lampki! I zrzucaj swoją powłokę! Billy! A, Billy! Cieniowi pewnie opadła szczęka. Martin Tajemniczy, witaj. Zgłoś się, mamo. Gdzie jesteś? Mam cię. Martin, załadowałam program do twojego komputera. Pomoże ci on w znalezieniu nas i portalu między wymiarami. Dobra, odpalam go od razu. Działa. Teraz im pokażemy. Co ty robisz? Wiesz, program będzie się ładował parę minut, więc tymczasem kupię Caitlin prezent przez internet. Zawsze nawalałem przy innych dziewczynach. Nowy Martin Tajemniczy będzie działał jak trzeba. Mam kupić misiaczka buziaczka, czy lepiej lale koale? Nie wiem, czy mi się podoba ten nowy Martin. Chyba się zdecyduję na Pandę Tulandę. Billy, światło! Ty, sieniu, chodź tu! Rany, ale ten mój cień jest męczący. A, to przecież łapka na duchy. Mam świetny pomysł. Złap mnie, jeśli potrafisz. O, uśmiech. A, to działa. Znaczy, wiedziałem, że moja łapka na duchy działa. Duchy funkcjonują na tej samej zasadzie co cienie, czyli są stworzone z tych samych elementów. Już nie jesteś taki twardy, co? Za kilka sekund będziemy mogli wreszcie znaleźć wejście do wymiaru cieni. Zdaje się, że mu się udało. Japie, robi się zimno. Ktoś na nas patrzy. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. Nie waż się dotykać mojego zegarka. Co jest? Straciliśmy sygnał. Teraz nie ma mowy o znalezieniu wejścia do wymiaru cieni. A może jest? Mój cień mógłby nas tam zaprowadzić. Stary, ale wpadłeś. Jak nam nie pomożesz, zniszczę próbówkę, a ty zginiesz na wieki. Co, dogadamy się? Aha, 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 aha.
Przestań! Widziałaś mnóstwo horrorów! Zawsze jest wyjście! A to co? Ty na pewno nie jesteś moim cieniem! Japa nie jest cieniem! Spokojnie, Japa! To Caitlin! Jest po naszej stronie! Co się z nami dzieje? Chyba zanikamy! Zdaje się, że im dłużej tu siedzimy, tym bardziej przypominamy cienie. Jeśli zaraz czegoś nie zrobimy, zmienimy się w cienie na zawsze. To niesprawiedliwe. Właśnie spotkałam idealnego kolesia, a tu taka zadyma. Czekaj chwilę. Martin to ten idealny koleś? Ojej. Sprowadźcie dwóch ostatnich! Natychmiast! A, dość tego. Minęliśmy trzy razy ten sam budynek. Chyba nie próbujesz nas robić w konia, co mój mały? No i dobrze. Hej, co go tak rozśmieszyło? A? Matko, jak nie można ufać własnemu cieniowi, to komu można? To chyba droga ekspresowa do wymiaru cieni. Czekaj! Strasznie mnie ciągnie! Trzymam cię, Billy! Nigdzie cię nie wciągnie! Martin, wiesz, że próbówka z cieniem to jedyna szansa na znalezienie baraka i ocalenie świata! Co ty wygadujesz, Billy? Ratuj próbówkę z cieniem, a po mnie przyjdziesz później! No co ty? Działamy razem i trzymamy się razem, choćby nie wiem co! Billy! Do widzenia, Martin! Zegarek aktywowany. Wybrano laser. Czas rzucić trochę światła na tę sprawę. Zatopiony. Chyba jestem ostatnim człowiekiem na Ziemi. A teraz mnie posłuchaj. Wszyscy moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Cały świat jest w niebezpieczeństwie, więc kiedy pytam, gdzie jest wejście do wymiaru baraka, to lepiej nie ściemniaj! Bardzo mądrze. Więc to jest przejście pomiędzy wymiarami. I co teraz? Jeśli wejdę do wymiaru cieni, ludzkość będzie skończona. Ale jeśli zwabię baraka do tego świata i pozostanę tutaj, będzie po nim. To chyba nie będzie zbyt trudne. Dobra, zaczynamy! Barak powinien zatrudnić jakiegoś dekoratora. Wystrój wnętrz ma jak z zeszłego wieku. Trzeba stąd wszystkich wyciągnąć, ale najpierw muszę znaleźć baraka. Chyba, że on pierwszy mnie znajdzie. Miło, że sam do mnie przyszedłeś. Zabieram cię do mojego świata, Barak. Niedługo to będzie mój świat, człowieku. Barak, czy my czasem nie walczyliśmy? Zwariowałeś? To przecież było nie fair.
Nie uciekniesz ciemności. Lanie mogę jeszcze znieść, ale ten śmiech zaczyna mi działać na nerwy. Mógłby się pośpieszyć. Zaczynamy zanikać. Nie wiem, jak długo Martin jeszcze wytrzyma. Ten barak jest zbyt potężny. Zaraz tutaj wrzuci Martina. Nigdy nie byłam taka bezradna. Szkoda, że nie możemy nic zrobić. Czekajcie, przecież cienie boją się światła. Może w twoim zegarku zostało jeszcze trochę energii? Jądro zegarka zasilane jest baterią z luminescencyjnego magnezu. Chyba mam pomysł. Mówiłam ci, żebyś nie dotykał mojego zegarka. O, biednemu bajaczkowi z Jobi i Kuku nie dobią lataleczką. To też ci się nie spodoba. Nędzny człowieku. Ukąszenie tego światełka to nic w porównaniu z bólem, który zadam twemu ciało. Najwyższy czas wezwać posiłki. Wybrano laser. Pożegnaj się, barak. No, i jak ja mam teraz ich stąd wyciągnąć? Martin, uważaj! O matko, to chyba nie jest jeden z tych stworów typu co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Za chwilę zaczniesz żałować swojego zuchwalstwa. Spokojnie, ja już tego żałuję. Czas zakończyć tę walkę. Dobra, mam już dość was obu. Jak widzę, chyba się nie poddajecie. Tak mi się zdawało. Martin ma kłopoty. Nie wygląda to dobrze. Dawaj, Martin, pokaż, na co cię stać. Dasz sobie radę. Wkrótce cały świat należał będzie do moich cieni. No, jak ja mam sobie poradzić? Nie wolno mi teraz nawalić. Tym bardziej, że mogę na tym wygrać randkę. Nie opieraj się, człowieku. Poddaj się. W żaden sposób nie pokonasz baraka. Właściwie to jest jeden sposób. Wybrano Turbo Bungee. Witaj w moim świecie, barak. Nie! Wiedziałem, że dasz radę. Martin to mój bohater. Według raportów z całego świata ludzie wracają na powierzchnię Ziemi. Doskonała robota, agencie tajemniczy. Dzięki. Cieszę się, że mogłem was uratować, ale nie poradziłbym sobie bez... Udało ci się, Martin! Caitlin! Uratowałeś mnie i cały świat! Wiesz, zastanawiałem się, czy myślałaś nad tym, o co cię wtedy spytałem. No wiesz, o umówieniu się ze mną czasem. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, sądzę, że koniecznie musimy się umówić.
Nie szkodzi, nie ma sprawy. Możemy się przyjaźnić. Martin, wiem, że to brzmi zupełnie niedorzecznie, ale Caitlin się zgodziła. Co? Pójdziesz ze mną na randkę? To jeszcze lepsze od ratowania świata! Super! A co na to twój chłopak Alex? Alex? Martin, poznaj Alex. Kiedyś razem mieszkałyśmy. Alex? To dziewczyna? To dziewczyna! Juhu! To dziewczyna, to dziewczyna, to dziewczyna! Gdyby w szkole się dowiedzieli, że to moja pierwsza randka, nie pożyłbym długo. Ale jestem zdenerwowany. Cześć, Martin. To gdzie skoczymy na naszą randkę? No wiesz, myślałem o jakiejś takiej kolacyjce przy świecach w eleganckiej restauracji, a potem spacer w świetle księżyca. Za jaką dziewczynę ty mnie uważasz? No, ja uważam cię za... Nieważne. Już zaplanowałam nasz wieczór. Skoczymy na film kung fu, przekąsimy hamburgery, a skończymy grając w coś na komputerze. Jutro Muzeum Figur Woskowych, a pojutrze Wesołe Miasteczko i nowa kolejka górska. W co ty się wpakowałeś, chłopie? O, Martin, przestań, będzie fajnie. W następny weekend jest zjazd miłośników komiksu. Potem skoczymy na mecz baseballu, zobaczymy też nowy horror, o którym wszyscy mówią, a potem... Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński, Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Mamma Elżbieta Jędrzejewska, Billy Cezary Kwieciński i inni.